morning, dear brethren. Dzień dobry, drodzy bracia i siostry. It is so nice to see all of you. I recognize so many familiar faces from the past. Tak, miło jest zobaczyć was wszystkich tutaj. Rozpoznaję twarze wielu z was z przeszłości. It is always a blessing to come to Poland to fellowship with the brethren here. Zawsze jest dla mnie błogosławieństwem przyjechać do Polski i mieć społeczność z braćmi tutaj. I first of all wish to thank the Lord for his providential care and keeping over all of us. Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu za jego opatrznościową opiekę w zachowaniu nas wszystkich and for bringing us all together at this place. I za zgromadzenie nas wszystkich tutaj w tym miejscu. The opening hymn really suggests why we're all here. Pieśń śpiewana na rozpoczęcie podaje myśl, sugestię wyjaśniającą, dlaczego my wszyscy tutaj jesteśmy. For we're all bound together by the truth and the spirit of the truth. Bowiem wszyscy jesteśmy związani prawdą i duchem prawdy. I wish to thank the local class for inviting me to this meeting. Ja chciałbym podziękować lokalnemu zgromadzeniu za zaproszenie mnie na to spotkanie. I wish to thank brother Mark for stepping in for brother Adam in the translation. Brat także chce podziękować mi za to, że zastępuje swojego brata Adama przy tłumaczeniu. We were all very saddened to hear of the accident of brother Adam and his dear wife, sister Eva. Bardzo przykro wszystkim nam było usłyszeć o wypadku brata Adama i siostry Ewy. But I believe all the prayers have been helpful because it's very encouraging to hear that their health is continuing to improve. Ale sądzę, że modlitwy nas wszystkich były pomocne, bo możemy usłyszeć o tym, jak zdrowie siostry Ewy się poprawia. Dear brethren, I would like to bring greetings first of all from my wife, sister Debbie. Drodzy braterstwo, chciałbym przekazać pozdrowienia przede wszystkim od mojej żony, siostry Debbie. From my class in Riverside, California. Od mojego zboru w Riverside w stanie Kalifornia. And from a number of individual brethren both in the United States and in Canada. Oraz także od sporej grupy, indywidualne pozdrowienia od sporej grupy braci ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. Brethren, in thinking of what subject to take, it came to my mind that we are close to Christmas. Drodzy braterstwo, gdy zastanawiałem się nad tym, jaki temat obrać na dzisiejszy wykład, to uświadomiłem sobie, że jesteśmy blisko Bożego Narodzenia. So I thought I wanted to take one of my subjects, that of our Lord Jesus. Tak więc postanowiłem wykorzystać jeden z moich tematów o naszym Panu Jezusie. Of course, we all know that we're not commanded to celebrate our Lord's birthday. Oczywiście wszyscy wiemy, że nie zostało nam nakazane obchodzenie urodzin naszego Pana. And I think we all agree that his birthday was perhaps not December 25th. I wszyscy prawdopodobnie zgodzimy się z tym, że dniem jego narodzin nie był 25 grudnia. But perhaps around October 1st. Lecz że miało to miejsce około 1 października. But we can be thankful that the world has set aside a day or two in the course of the year to celebrate his birth. Ale możemy cieszyć się tym, że świat przeznaczył dzień lub dwa na to, by cieszyć się z jego narodzin. So in that spirit I would like to introduce my subject as God's unspeakable gift. Tak więc w tym duchu chciałbym przedstawić mój temat niewypowiedziany dar Boga. The primary text I would like to use is from 2 Corinthians 9 verse 15. Naszym głównym wersetem jest 2 Koryntów 9 rozdział werset 15. And this verse reads. A werset ten brzmi: Thanks be unto God for his unspeakable gift. Bogu niech będą dzięki za jego niewypowiedziany dar. The word gift from the Greek comes from the word
Doria, D-O-R-E-A. Słowo dar pochodzi od greckiego słowa doria. Which in turn came from the Greek word doron, D-O-R-O-N. Które z kolei pochodzi od greckiego słowa doron. And the thought that this word portrays is a free will offering. I myśl, jaką to słowo obrazuje, przedstawia, jest właśnie dobrowolny dar, ofiara. And a sacrifice on the part of the giver of this gift. Oraz oznacza ofiarę ze strony dawcy tego daru. This word unspeakable gives the thought of indescribable. To słowo niewypowiedziane przekazuje myśl nie do opisania. This gift is so great that it cannot be put into words. Ten dar jest tak wielki, że nie można go wyrazić słowami. I would like to read a few other translations for this phrase in this verse. Chciałbym przeczytać kilka innych przykładów tego wyrażenia. For his inestimable gift. Za jego nieoceniony dar. For his incomparable gift. Za jego niezrównany dar. For his inexpressible gift. Za jego niewyrażalny, niemożliwy do wyrażenia dar. And for his gift beyond words. Za jego dar niemożliwy do opisania słowami. So the question becomes, what is this gift that the apostle Paul is speaking of? Zatem powstaje pytanie, co jest tym darem, o którym mówi apostoł Paweł? Some have thought that this gift refers to God's grace bestowed upon the brethren. Niektórzy uważają, że dar ten odnosi się do daru, jakim bracia zostali obdarzeni. That makes them generous toward one another. Który sprawia, że są wspaniałomyślni, szczodrzy względem siebie nawzajem. I think we would all agree that certainly God's grace to us that makes us generous is an unspeakable benefit. Sądzę, że wszyscy zgodzilibyśmy się z tym, że Boża łaska, która czyni nas wspaniałomyślnymi, szczodrymi, jest niewypowiedzianym darem. But that is not the gift referred to in this verse. Ale nie jest to ten dar, o którym jest mowa w tym wersecie. Instead, it is that gift of our Lord Jesus Christ. Tym darem, o którym jest mowa w tym wersecie, jest dar naszego Pana Jezusa Chrystusa. The unspeakable gift of God to the entire world of mankind. Niewypowiedziany dar Boga dla całego rodzaju ludzkiego. It is the gift that all have good reason to be thankful for. Jest to dar, za który wszyscy mają dobry powód, by być wdzięcznymi. Now the world in general does not yet appreciate this great gift. Świat w ogólności na razie jeszcze nie ocenia tego wielkiego daru. But as the Lord's people, we already can appreciate this unspeakable gift. Ale my jako lud Boży możemy już oceniać ten niewypowiedziany dar. As we all know, brethren, Jesus is the center, he is the focus of the Bible. Tak jak wszyscy wiemy, drodzy braterstwo, Jezus jest centrum, ośrodkiem Biblii. Jesus is also the very heart of the Bible in which all emanate. Jezus jest także samym sercem Biblii, z którego wszystko wychodzi, wszystko inne. Every book of the Bible, każda księga Biblii, every chapter of the Bible, każdy rozdział Biblii, and every verse of the Bible, każdy werset Biblii, is either directly or indirectly related to Jesus. Jest albo bezpośrednio, albo pośrednio związany z Jezusem. Every doctrine, każda doktryna, every prophecy, każde proroctwo, and every type, i każdy typ, has a direct or indirect connection to Jesus. Ma bezpośrednie albo pośrednie powiązanie z Jezusem. Brethren, I would like to concentrate today on prophecy. Drodzy braterstwo, chciałbym dzisiaj skupić się na proroctwie.
Especially the messianic prophecies. W szczególności na proroctwach mesjańskich. These messianic prophecies are divinely inspired predictions. Te mesjańskie proroctwa są natchnionymi przez Boga przepowiedniami. And they are found in the Old Testament. I znajdują się w Starym Testamencie. They find their fulfillment in Jesus either during his first or second advent. A swoje wypełnienie znajdują w Jezusie albo w jego pierwszym albo wtórym przyjściu. The book of Isaiah contains most or more of these messianic prophecies than any other book. Księga Izajasza zawiera większość, a jak nie większość, to więcej mesjańskich proroctw niż jakakolwiek inna księga. The book of the Psalms is a close second. Zaraz za nią, na drugim miejscu, co do ilości mesjańskich proroctw, jest Księga Psalmów. So that over half of the messianic prophecies comes from these two books. Tak więc ponad połowa proroctw mesjańskich pochodzi z tych dwóch ksiąg. I would like to consider with you one of the greatest of the messianic prophecies. Chciałbym rozważyć razem z wami jedno z najwspanialszych proroctw mesjańskich. This messianic prophecy has been described as one that greets the reader like a sunburst. To proroctwo było opisywane jako proroctwo, które wita swojego czytelnika przebłyskiem światła słonecznego. Like a flash of sunlight that breaks in the clouds. Tak jak błysk światła słonecznego, który przebija się poprzez chmury. I'm sure we can all appreciate that on a cloudy day, occasionally there's a break in the clouds and the sun shines through brightly. Sądzę, że wszyscy oceniamy to, gdy w pochmurny dzień pojawia się przerwa w chmurach, wyłom w chmurach, poprzez który promień światła świeci. This is a prophecy that I know you are all familiar with. Wiem, że jest to proroctwo, z którym wszyscy jesteście zapoznani. So if you have your Bible with, I would invite you to open up to Isaiah chapter 9. Tak więc jeśli macie swoje Biblię przy sobie, zapraszam was, byście otworzyli je na Księdze Izajasza, 9 rozdziale. Verses 2 through 7. Wersety od 2 do 7. Now there are three verses that precede this: Isaiah 8 verse 21, 8 verse 22. And chapter 9, verse 1. Brat zwraca uwagę także na trzy wersety, które poprzedzają to proroctwo, czyli na rozdział 8 Księgi Izajasza, wersety 21 i 22, oraz rozdział 9, werset 1. These verses speak about a troubled, hungry, fretful and discouraged people. Te trzy wersety mówią o utrapionym, głodnym, marudnym, zniechęconym ludzie, who are walking in the darkness, który idzie w ciemności, w mroku. But now we come to the beautiful passages of this messianic prophecy. I w tym kontekście dochodzimy do pięknego fragmentu o proroctwie proroctwa mesjańskiego. I would like to read that to you from the King James Version. Brat zamierza to odczytać z Biblii Króla Jakuba. Ja będę czytał z uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. The people that walked in darkness have seen a great light. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość. They that dwell in the land of the shadow of death. A mieszkającym w ziemi cienia śmierci, upon them hath the light shined. Zajaśniała światłość. Thou hast multiplied the nation. Rozmnożyłeś ten naród. And not increased the joy. Ale nie zwiększyłeś radości. They joy before thee according to the joy in harvest. Będą się jednak radować przed tobą tak, jak się radują w czasie żniwa. And as men rejoice when they divide the spoil. I tak, jak się radują przy podziale łupów. For thou hast broken the yoke of his burden. Bowiem złamałeś jarzmo jego ciężaru. And the staff of his shoulder. I laskę jego ramienia. The rod of his oppressor. Pręt jego ciemiężcy. As in the day of Midian. Jak za dni Midianitów.
For every battle of the warrior is with confused noise. Każdej bitwie wojowników towarzyszą wrzask, trzask. And garments rolled in blood. I szaty zbroczone krwią. But this shall be with burning and fuel of fire. Lecz tej spalenie i ogień. For unto us a child is born. Dziecko bowiem narodziło się nam. Unto us a son is given. Syn został nam dany. And the government shall be upon his shoulder. Na jego ramieniu spocznie władza. And his name shall be called Wonderful. A nazwą go imieniem Cudowny. Counselor. Doradca. The Mighty God. Bóg Mocny. The Everlasting Father. Ojciec Wieczności. The Prince of Peace. Książę Pokoju. Of the increase of his government and peace. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju there shall be no end. Nie będzie końca. Upon the throne of David. Zasiądzie na tronie Dawida. And upon his kingdom to order it and to establish it. I nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi. With judgment and with justice from henceforth even forever. Z sądem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. Brethren, I would like to briefly with you consider each one of these verses. Drodzy braterstwo, chciałbym pokrótce razem z wami rozważyć każdy z tych wersetów. Again, verse 2. The people that walked in darkness have seen a great light. My ponownie przechodzimy do wersetu drugiego. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość. They that dwell in the land of the shadow of death. A mieszkającym w ziemi cienia śmierci upon them hath the light shined. Zajaśniała światłość. Now, notice, dear brethren, that this reads as if this event was already in the past. Zwróćmy, drodzy braterstwo, uwagę na to, że werset ten został napisany tak, jak gdyby opisywał wydarzenia z przeszłości. But it's clearly future. Ale rzeczą oczywistą jest, że dotyczy przyszłości. This verse actually has two applications, a smaller and a larger application. W rzeczywistości werset ten ma dwa zastosowania, mniejsze i większe. The smaller application deals with the Jews, the people of Galilee. Mniejsze zastosowanie dotyczy Żydów mieszkających w Galilei. Who were humble and poor. Którzy byli pokorni i biedni. And tended to be separated from their more prosperous brethren. I oddzieleni od swoich braci żyjących w większym dobrobycie. They were viewed upon as in greater darkness than their brethren. Patrzono na nich jako znajdujących się w większej ciemności niż ich inni bracia. And their more prosperous brethren tended to look down upon them. A ich cieszący się większą pomyślnością bracia mieli skłonność patrzeć na nich z góry. And yet it's among these poor, humble Jewish brethren where Jesus performed most of his works. A to pośród tych biednych, pokornych Żydów Jezus dokonał większości swoich cudów. We will not read it, but it is found in Matthew 4, verses 14 through 16. Nie będziemy czytać tych wersetów, ale jest o tym mowa w Ewangelii Mateusza, 4 rozdziale, w wersetach od 14 do 16. However, the greater application has to deals with the world of mankind. Jednakże większe zastosowanie tego wersetu dotyczy świata ludzkości. In the future millennial age kingdom of Christ. W przyszłym królestwie, tysiącletnim królestwie Chrystusa. Now we see this expression, the shadow of death. Zauważamy także w wersecie drugim to wyrażenie cień śmierci. Of course we find this expression also in Psalm 23 verse 4, the shepherd's psalm. Oczywiście znajdujemy takie samo wyrażenie w Psalmie 23:4 w pieśni pasterza.
course, this refers to the rigors of the curse that bring mankind eventually down into death. Oczywiście dotyczy ono rygorów klątwy, które przywodzą człowieka ostatecznie do śmierci. Although all mankind has rested under the curse, fleshly Israel especially was under condemnation. Chociaż cały świat ludzkości znajduje się pod klątwą, to cielesny Izrael w jeszcze większej mierze szczególnie znajduje się pod potępieniem. Because they not only suffer under the curse, but also of the condemnation of failing to keep their law covenant. Bowiem znajdują się oni nie tylko pod potępieniem śmierci, ale pod potępieniem swojego przymierza zakonu. And yet the good news is that the light that is Jesus in the church. A jednak dobra wiadomość jest taka, że światłość, czyli Jezus i Kościół, will shine upon both fleshly Israel and the world in due time. W słusznym czasie zajaśnieją zarówno nad cielesnym Izraelem i nad całym światem. Simeon prophesied in Luke 2 verse 32 concerning Jesus. Simeon prorokował w Łukasza 2:32 o Jezusie. Saying that Jesus was a light to lighten the Gentiles. Prorokując, że Jezus jest światłością, która oświeci pogan. And the glory of thy people Israel. I chwałą swojego ludu Izraela. And so this really indicates the two salvations. Wskazuje to na dwa zbawienia. A light to lighten the Gentiles is the non-elect salvation. Światło oświecające pogan jest zbawieniem niewyborczym, czyli powszechnym. In the glory of thy people Israel refers to the elective salvation. A chwała twojego ludu Izraela odnosi się do zbawienia wyborczego. Of course, many of our dear Christian friends fail to recognize that there are two general salvations. Oczywiście wielu z naszych chrześcijańskich przyjaciół nie zauważa, że są dwa ogólne zbawienia. For the church and the rest of the consecrated in the faith ages. Dla Kościoła i reszty poświęconych w wieku wiary. And for the world of mankind in God's kingdom. I dla świata rodzaju ludzkiego w Królestwie Bożym. We have a parallel verse to this in John 1 verse 9. Mamy równoległy werset do tego w Ewangelii Jana, 1 rozdział, werset 9. And this again refers to Jesus that he was the true light, który ponownie odnosi się do Jezusa i mówi, że był on prawdziwą światłością, which lighteth every man that cometh into the world, która oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat. But has he enlightened all men? Ale czy oświecił on już wszystkich ludzi? Oh no, not yet. O nie, jeszcze nie. But all will ultimately be enlightened. Ale ostatecznie wszyscy zostaną oświeceni. All will eventually receive enough truth. Wszyscy ostatecznie otrzymają wystarczająco prawdy, that will give them the opportunity to gain eternal salvation, która da im sposobność uzyskania wiecznego zbawienia. Let us go on to verse 3. Przejdźmy do wersetu 3. Thou hast multiplied the nation. Rozmnożyłeś naród. And increased the joy. I zwiększyłeś radość. They joy before thee according to the joy in harvest. Radują się przed tobą tak, jak się radują w czasie żniwa. And as men rejoice when they divide the spoil. I jak się radują przy podziale łupów. I don't know if you noticed or not, but if you look at verse 3, according to the King James Version, the word not is in there, but does not belong there in the original. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, braterstwo, ale jak popatrzymy do przykładu Biblii Króla Jakuba i do naszej gdańskiej tak samo, to znajdziemy tam słowo nie, ale nie zwiększyłeś radości. Brat mówi, że słowo to nie występuje w oryginale i słowa nie, nie powinno być w tym miejscu, w tym wersecie. And the word and before not is in
italics, so that really is not in the original. Mm-hmm. I to słowo, które się jest przed nie, jest wydrukowane kursywą, to też nie powinno się znajdować w oryginale. Nie znajduje się w oryginale. So the first part of that verse should read, "Thou hast multiplied the nation, increased the joy." Tak więc początek tego wersetu powinien brzmieć: rozmnożyłeś naród, zwiększyłeś radość. This verse also contains two different applications. Ten werset także zawiera dwa zastosowania. The first is fleshly Israel. Pierwszym jest cielesny Izrael, who have been and will be multiplied in their gathering together. Który był rozmnożony w swoim i będzie nadal rozmnażany w swoim zgromadzaniu. We even see how God has gathered many of the Jews back to their homeland in Israel. Nawet sami widzimy, jak Bóg zebrał wielu Żydów do swojej ojczyzny. Of course, this applies to the greatest of the Jews, the ancient worthies. Oczywiście stosuje się to także do największych z Żydów, czyli do starożytnych godnych. But it not only refers to multiplying in numbers, but their future joy will be multiplied. I mowa jest tutaj nie tylko o rozmnożeniu ich co do ilości, ale także mowa jest o tym, że ich radość będzie także rozmnożona, zwiększona w przyszłości. During the time of Christ's kingdom. W czasie Królestwa Chrystusa. But in the larger application, this applies to the entire world of mankind. Ale w większym zastosowaniu werset ten stosuje się do świata rodzaju ludzkiego. Because when restitution opens up, men and women will be multiplied by coming back, being reawakened from the grave. Bowiem kiedy rozpocznie się restytucja, to mężczyźni i kobiety zostaną rozmnożeni poprzez powstanie z grobów. Poprzez powstawanie zmartwych. And this will continue generation upon generations as they come back from the grave. I będzie to się kontynuowało pokolenie po pokoleniu, tak jak w miarę jak będą wychodzili z grobów. But as they come back from the grave, they will also be multiplied in their joy. Ale kiedy będą wychodzić i powracać z grobów, to także będzie zwiększała się ich radość. As they recognized God's merciful arrangements of restitution. Bowiem będą rozpoznawali miłosierne boskie zarządzenie w postaci restytucji. Let us go on now to verse 4. Przejdźmy teraz do wersetu 4. For thou hast broken the yoke of his burden. Bowiem złamałeś jarzmo jego ciężaru. And the staff of his shoulder. I laskę jego ramienia. The rod of his oppressor. Pręt jego ciemięscy, as in the day of Midian. Jak za dni Midianitów. Notice in this verse 4, the first word is for, F-O-R. Zwróćcie uwagę na pierwsze słowo w tym wersecie, którym jest gdyż. This indicates that what's following in this verse is the cause for all of this rejoicing. Co oznacza, że to, co następuje po tym słowem, jest powodem tej radości, o której była mowa wcześniej. Of course, fleshly Israel will have great cause for rejoicing. Oczywiście cielesny Izrael będzie miał wielki powód, by się radować. Because they will be delivered from all of the oppression that they have suffered throughout the ages. Bowiem zostaną wybawieni od wszelkiego ucisku, jaki cierpieli przez całe wieki. And all of the persecutions that they have received from the Gentiles. I od wszelkich prześladowań, jakie ich spotkały z rąk pogan. There has perhaps never been a more oppressed and persecuted people in the history of the world than the Jews. Prawdopodobnie nie było bardziej uciskanego, prześladowanego narodu w historii ludzkości jak naród izraelski. But the larger application includes the world of mankind. Ale większe zastosowanie obejmuje świat rodzaju ludzkiego, rodzaj ludzki cały. For during restitution they will be delivered from sin. Bowiem podczas restytucji będzie on wybawiony od grzechu. Delivered from pain. Bólu. Delivered from sorrow. Wybawiony od smutku.
delivered from error, wybawiony od błędu, delivered from death, wybawiony od śmierci, and they will even be delivered from their great oppressor Satan. A nawet będą wybawieni od swojego wielkiego ciemiężcy, czyli szatana. Of course, this verse refers to the day of Midian. Werset ten także wspomina o dniach Midianitów. And this has reference to Gideon and his band of 300. Jest tutaj odniesienie do Gideona i jego oddziału złożonego z 300 żołnierzy, who gained that miraculous victory over the Midianites. Którzy odnieśli cudowne zwycięstwo nad Midianitami. What does this picture? Co przedstawia ten obraz Gideona? This pictures Jesus and the church. Przedstawia on Jezusa i Kościół, who will gain victory over Satan's present evil order of affairs, którzy odniosą zwycięstwo nad szatanem i jego obecnym złym porządkiem rzeczy, and all of the parts of this present evil world, oraz nad wszystkimi częściami tego obecnego złego świata. For as we know, only good and righteous things will continue to exist. Bowiem wiemy, że w przyszłości istnieć będą tylko dobre i sprawiedliwe rzeczy. But everything else will perish. A wszystko inne zginie. And of course, this will be accomplished by the power of Jehovah God. Oczywiście wszystko to zostanie osiągnięte dzięki mocy Boga Jahwe. Moving on now to verse 5. Idziemy teraz dalej do wersetu 5. For every battle of the warrior is with confused noise. Bowiem każdej bitwie wojowników towarzyszą trzask and garments rolled in blood. I szaty zbroczone krwią. But this shall be with burning and fuel of fire. Lecz tej spalenie i ogień. This gives a brief but very graphic description of the time of trouble. Podaje to krótki, ale bardzo obrazowy opis czasu ucisku, which we have been experiencing since 1914, którego doznajemy od 1914 roku. The first part of this verse in the time of trouble refers to ordinary battle. Pierwsza część tego wersetu odnosi się do literalnej bitwy, zwykłej bitwy. Of course, that first phase of the time of trouble was the world war phase. Oczywiście pierwszą fazą ucisku była wojna światowa. But the second part of the time of trouble pertains especially to the revolution and anarchy phase. A druga część czasu ucisku w sposób szczególny odnosi się do rewolucji i anarchii, which will prove destructive to this present evil order, które okażą się destrukcyjne, niszczące dla obecnego porządku rzeczy. But certainly we look forward to what goes beyond the time of trouble in God's kingdom. A oczywiście my spoglądamy ku temu, co będzie po czasie ucisku, czyli ku Królestwu Bożemu. Now we come to verse 6. Przechodzimy teraz do wersetu 6. For unto us a child is born. Dziecko bowiem narodziło się nam. Unto us a son is given. Syn został nam dany. And the government shall be upon his shoulder. Na jego ramieniu spocznie władza. And his name shall be called Wonderful. A nazwą go imieniem Cudowny. Counselor. Doradca. The Mighty God. Bóg Mocny. The Everlasting Father. Ojciec Wieczności. The Prince of Peace. Książę Pokoju. In this messianic prophecy, this verse is really the mountaintop, the pinnacle of this prophecy. W tym mesjańskim proroctwie ten werset jest głównym wersetem, punktem kulminacyjnym całego tego proroctwa. Again, verse 6 starts with that word for, F-O-R. Werset 6, ponownie tak jak werset 4, rozpoczyna się od tego słowa. My się w czwarty mieli gdyż, a tutaj jest słowo bowiem. It indicates because. Oznacza ono właśnie ponieważ. And it means that what's following is an explanation of the process by which this prophecy of blessing shall be accomplished.
I to, co następuje po tym słowem, jest wyjaśnieniem tego, w jaki sposób to proroctwo zostanie wykonane. And it begins with, unto us a child is born. I rozpoczyna się od stwierdzenia, dziecko narodziło się nam. And this child, of course, refers to Jesus in his birth. I oczywiście to narodzenie tego dziecka odnosi się do narodzenia Jezusa. The prophet Isaiah writes this as if he is standing right there by the place where Jesus was born. Prorok Izajasz pisze tak, jakby stał przy tym miejscu, w którym Jezus się urodził. But this prophecy finds its fulfillment in the angel's announcement to the shepherds. Proroctwo to znajduje swoje wypełnienie w ogłoszeniu narodzin Jezusa pasterzom. And I'd like to turn now to Luke chapter 2 verses 10 and 11. I chciałbym teraz przejść do Łukasza drugiego rozdziału, wersety 10-11. Which we are all familiar with. Z którymi wszyscy jesteśmy zaznajomieni. Behold, I bring you good tidings of great joy. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, which shall be to all people, która będzie udziałem całego ludu. For unto you is born this day in the city of David. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam a savior, which is Christ the Lord. Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Yes, the first step in man's recovery, the first outward step was our Lord Jesus as the Logos being made flesh. Pierwszym krokiem w odzyskaniu człowieka jest właśnie narodzenie się Logosa w ciele. The great archangel who had the highest position over all of the angels. Wielki archanioł, który miał wysoką pozycję ponad wszystkimi aniołami, humbled himself to become a human being. Upokorzył się, by zostać istotą ludzką. A little lower than the lowest nature of the angels. Stał się trochę mniejszym niż najniżsi rangą z aniołów. And now we read, unto us a son is given. A teraz czytamy w księdze Izajasza, w wersecie 6, syn został nam dany. And of course this again refers to God's unspeakable gift. Odnosi się to ponownie do niewysłowionego daru Boga. Which is so well described for us in John 3:16. Który jest tak dobrze nam opisany w Ewangelii Jana 3:16. For God so loved the world, albowiem tak Bóg umiłował świat, that he gave his only begotten son. Że syna swego jednorodzonego dał. Oh, what love the Father had to give his most precious son up to the human nature. O, jakże wielką miłość Bóg musiał mieć, że oddał swego najwyżej cenionego syna, by przyjął ludzką naturę. To suffer and die on behalf of Adam and the entire human race. By cierpiał i umarł na rzecz Adama i całego rodzaju ludzkiego. Oh, he must have seen something in the human race worth redeeming. Musiał Bóg widzieć coś w rodzaju ludzkim, co było godne odkupienia. And so he gave the most valued possession of himself. Więc oddał to, co najcenniejsze miał. If you notice, dear brethren, there is somewhat of a parenthesis in this verse. For this prophecy passes over our Lord's 3.5-year ministry. Drodzy braterstwo, jak zapewne widzicie w tym wersecie, werset ten pomija 3,5-letnią służbę naszego Pana, nie mówi o niej. It passes over his death as the ransom sacrifice. Pomija jego śmierć jako ofiarę okupową. And it passes over the entire gospel age. Pomija cały wiek Ewangelii. The reason is because other scriptures speak about these his ministry, his death, his resurrection and the gospel age. Powodem tego jest to, że inne wersety Pisma Świętego mówią o jego służbie, o jego śmierci, o wieku Ewangelii. So it passes right on to the time of Christ's kingdom.
A tutaj mamy proste pominięcia, mamy przejście od razu do czasu Królestwa Chrystusa. And of course that's referred to as the government shall be upon his shoulder. A jest ono przedstawione słowami: na jego ramieniu spocznie władza. This shows that the ruling powers of God's kingdom in the future will rest with Jesus. Pokazuje to, że uprawnienie, moc do sprawowania władzy w przyszłości będzie spoczywała na Jezusie. For he has been given the right to govern the world. Bowiem on otrzymał prawo do rządzenia światem. But he couldn't govern the world as a child. Ale nie mógł rządzić światem jako dziecko. He couldn't govern the world as a man. Nie mógł rządzić światem jako człowiek. But he received authority at his resurrection to govern the world. Ale władzę, upoważnienie do tego, by rządzić światem, otrzymał przy swoim zmartwychwstaniu. For if we turn to Matthew 28, verse 18, bowiem jeśli przejdziemy do Ewangelii Mateusza, rozdział 28, a werset 18, we read that all power is given unto me in heaven and in earth. Czytamy tam wtedy: dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. And so even though Jesus received the authority over all things in heaven and earth at his resurrection. I chociaż Jezus otrzymał wszelką władzę, by rządzić wszystkim na ziemi i na niebie przy swoim zmartwychwstaniu, it was not his due time to exercise that authority. To nie był wtedy jeszcze właściwy czas na to, by tą władzę sprawował. In fact, that due time did not begin until the end of the age. Rzeczy samej ten czas nie rozpoczął się aż do końca wieku. And so throughout the gospel age, he has not been ruling the world as many have claimed. I dlatego też przez cały wiek Ewangelii Jezus nie sprawował tej władzy nad światem, pomimo tego, co wielu utrzymuje. But instead he was developing his church. A zamiast tego zajmował się rozwijaniem swojego kościoła. And all of the other classes of God's people. I wszystkich innych klas ludu Bożego. His name shall be called. I nazwą go, mówi nasz werset. And then follows the five titles that describe the various features of his greatness in his kingdom. A potem następuje pięć tytułów, które opisują jego wielkość, zarysy jego wielkości w jego królestwie. The first title is that of wonderful. Pierwszym tytułem jest wspaniały. Cudowny u nas. Our Lord Jesus has had the most wonderful career. Nasz Pan Jezus miał najbardziej cudowną, wspaniałą karierę. And the most wonderful character of any of God's creatures, both now and forever. I najwspanialszy, posiada najwspanialszy charakter ze wszystkich stworzeń Bożych obecnie i na całą wieczność. How wonderful that he left the glory that he had with the Father. Jakże wspaniałym jest to, że opuścił chwałę, którą miał u Ojca. To sacrifice his human life on behalf of Father Adam and the race. By złożyć w ofierze swoją ludzką naturę na rzecz naszego ojca Adama. But in his resurrection he was raised far higher than the position he had as Logos. Ale w swoim zmartwychwstaniu został podniesiony do znacznie wyższego stanowiska niż miał wcześniej jako Logos. For now he is the great lord of the divine nature. Bowiem teraz jest wielkim panem boskiej natury. As Brother Johnson describes, tak jak opisuje brat Johnson, our Lord is the highest that any creature could ever be made. Nasz Pan jest w najwyższym stanie, najwyższą istotą, jakiekolwiek stworzenie mogłoby się kiedykolwiek stać. And his character is in the Father's exact image. A jego charakter jest dokładnym odbiciem charakteru Ojca. Na obraz charakteru Ojca.
He developed the greatest possible character that a creature could ever develop. Rozwinął on najwspanialszy charakter, jaki jakiekolwiek stworzenie mogło kiedykolwiek rozwinąć. Second only to the Heavenly Father himself. Ustępujący jedynie samemu niebieskiemu Ojcu. The second title is that of Counselor. Następnym tytułem, którym jest tutaj nazywany, jest doradca. This would refer to Jesus as a wise teacher and guide. Mówi on nam o Jezusie jako o mądrym nauczycielu i przewodniku. Who gives good instructions in righteousness. Który udziela dobrych pouczeń w sprawiedliwości. And these teachings will be respected by the world in the times of restitution. A jego nauki będą szanowane, przestrzegane przez świat ludzkości w czasie restytucji. And perhaps the vast majority will rejoice to receive these instructions from him. I prawdopodobnie przytłaczająca większość bardzo chętnie przyjmie te pouczenia od niego. The third title is Mighty God. Trzecim tytułem jest Bóg mocny. Now we all know that God means mighty one. Oczywiście wszyscy wiemy, że słowo Bóg oznacza mocarz. And so the term mighty God, dlatego też termin Bóg mocny literally means mighty, mighty one. Dosłownie znaczy mocny mocarz. So even though Jesus is the mighty, mighty one, he is not the almighty one. Więc chociaż Jezus jest mocnym mocarzem, nie jest mocarzem wszechmocnym. For he is the representative of the great almighty Jehovah. Bowiem jest on przedstawicielem wszechmocnego Boga Jehowy. The fourth title is Everlasting Father. Czwartym tytułem jest Ojciec Wieczności. This means that Jesus will be the life giver to the world. Oznacza to, że Jezus będzie dawcą życia dla świata. The same is what the Apostle Paul describes as the second Adam. Czyli tym samym, co apostoł Paweł opisuje pod stwierdzeniem drugi Adam. Whereas the first Adam brought death to the race of mankind. Podczas gdy pierwszy Adam przyniósł śmierć dla rodzaju ludzkiego, Jesus, the second Adam, will bring life to the world of mankind. Jezus jako drugi Adam przyniesie życie dla rodzaju ludzkiego. Jesus earned that right by becoming the ransom sacrifice for Father Adam. Jezus zyskał to prawo poprzez stanie się ofiarą okupową za ojca Adama. He sacrificed but did not forfeit his human merit. On ofiarował, ale nie utracił swojej ludzkiej zasługi. Of course, he does not need his human merit anymore for himself. Oczywiście on nie potrzebuje ludzkiej zasługi już dla siebie. But he will give his perfect human merit to the world in the future. Ale da swoją doskonałą ludzką zasługę światu w przyszłości. And he will not only be the father to the human race during the millennial age. I będzie ojcem dla świata ludzkości nie tylko w wieku tysiąclecia. But he will be their father forever. Ale będzie ich ojcem na wieki, na wieczność. How comforting this is to us. Jakże pocieszające jest to dla nas. He will always have a close relationship and connection with his children of the human family. On zawsze będzie miał bliskie związki, bliskie powiązanie ze swoimi dziećmi z rodziny ludzkiej. Fifth title is Prince of Peace. Piątym tytułem jest Książę Pokoju. Now, he will not be the Prince of Peace at the beginning of his reign. Nie będzie on księciem pokoju na początku swojego panowania. Or he must rule the nations with a rod of iron at first. Bowiem na początku musi rządzić narodami laską żelazną. To bring the world in line with his arrangements. By doprowadzić świat do zgodności ze swoimi zarządzeniami. But he eventually will establish a sure and lasting peace. Ale ostatecznie ustanowi pewny i trwały pokój. Between God and man. Pomiędzy Bogiem i człowiekiem.
And between man and man. I pomiędzy człowiekiem i człowiekiem. For we see now how man is generally not at peace with God. Bowiem widzimy, jak obecnie człowiek, ogólnie mówiąc, nie jest w stanie pokoju z Bogiem. Nor is man at peace with man. Ani nie jest człowiek w stanie pokoju z drugim człowiekiem. So we will welcome the great Prince of Peace to finally establish peace. Tak więc powitamy księcia pokoju, który ostatecznie ustanowi stały, trwały pokój. Let us go on to verse 7. Przejdźmy do wersetu 7. Of the increase of his government and peace. O rozszerzeniu jego władzy i pokoju. There shall be no end. Nie będzie końca. Upon the throne of David. Na tronie Dawida and upon his kingdom, i nad jego królestwem, to order it, aż je ustanowi and to establish it, i utwierdzi je with judgment and with justice, sądem i sprawiedliwością, from henceforth even forever, odtąd i na wieki. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. And so when his kingdom is established, it will be established first in Israel. Tak więc kiedy jego królestwo będzie ustanawiane, zostanie najpierw ustanowione w Izraelu. But it will gradually spread until it eventually covers the entire earth. Ale będzie stopniowo się rozszerzać, aż ostatecznie obejmie całą ziemię. And yet as other kingdoms of man have risen and fallen, ale te królestwa ludzkie powstawały i upadały, Jesus' kingdom will never come to an end. To w przeciwieństwie do tego królestwo Jezusa nigdy się nie zakończy. This throne of David, ten tron Dawida, David signifies beloved. Dawid oznacza umiłowany. And we know that King David in the Old Testament sat on the throne of the kingdom of the Lord. I wiemy, że w czasach Starego Testamentu Dawid zasiadał na tronie królestwa Pana. The kingdom of the Lord here referring to the kingdom of Jehovah God. Królestwo Pana odnosi się tutaj do królestwa Boga Jahwe. But he was only a typical king. Ale był on tylko typicznym królem. And he only reigned for a period of 40 years. I panował tylko przez okres 40 lat. And so when he passed away, his son Solomon took over as king. Tak więc gdy umarł, jego Salomon przejął po nim władzę jako król. And one by one, as the kings would pass away, their son would take over as king. I tak to trwało, że gdy królowie umierali jeden po drugim, ich synowie przejmowali po nich władzę. Until the last king Zedekiah. Aż do ostatniego króla Sedekiasza. Let us turn, or I should say, I would like to refer to Ezekiel 21, verse 27. Chciałbym odnieść się teraz do księgi Ezechiela, 21 rozdział, 27 werset. With the passing of Zedekiah, his downfall, the authority was removed from Israel. Wraz z upadkiem Sedekiasza, władza, to upoważnienie do sprawowania władzy zostało usunięte, zabrane Izraelowi. Until the rightful one would take over the authority. Aż do czasu, kiedy ten, któremu to się słusznie należało, przejmie władzę. We all know our Lord Jesus in the flesh was a descendant of David. Wiemy, że nasz Pan Jezus w swoim ciele, według ciała, był potomkiem Dawida. He was the legitimate heir through his mother Mary. Był prawowitym dziedzicem poprzez swoją matkę Marię. Not his stepfather Joseph. A nie przez swojego przybranego ojca Józefa. For after David, the rightful heir came through Nathan down to Mary. Bowiem po Dawidzie aż do Mary, to ta linia królewska szła przez Natana. But it did not come down through Solomon. A nie szła przez Salomona. Jesus is the antitypical David. Jezus jest antytypicznym Dawidem. And
during his kingdom, he will establish the kingdom on a just basis. I podczas swojego królestwa ustanowi to królestwo na słusznej zasadzie, na sprawiedliwej zasadzie. And so by the end of the thousand year reign of Christ, his mediatorial reign, tak więc do końca swojego tysiącletniego królestwa, pośredniczącego królestwa, Adamic death and all of its effects will have passed away. Śmierć Adamowa i wszystkie jej skutki znikną. And there will be a perfected human race. I będzie udoskonalona rasa ludzka. At that time, at the end of that thousand years, Jesus will then turn over that perfected human race, that kingdom, over to his Father. Przy końcu tego królestwa wówczas Jezus przekaże to udoskonalone królestwo, udoskonaloną rasę swojemu Ojcu. We find proof of this in 1 Corinthians 15, verse 28. Znajdujemy dowód na to w 1 Koryntian 15, 28. And of course, as we know, during that little season, the Father will provide a very severe examination or test upon the perfected human race. I wiemy także, że w czasie małego okresu Ojciec przeprowadzi bardzo bolesne doświadczenia, próby nad tą udoskonaloną rasą ludzką. To reveal those who are righteous from the heart. By objawić tych, którzy są sprawiedliwi w swoim sercu. Or those who are just righteous outwardly. I tych, którzy są sprawiedliwi tylko na zewnątrz. And all will be revealed whether they are of the sheep or of the goats. I wszyscy zostaną objawieni, czy są z klasy owiec, czy z klasy kozłów. And at the end of that little season, a przy końcu tego małego okresu, the Father then will re-deliver the kingdom back to mankind. Ojciec ponownie dokona przekazania królestwa, tym razem dla rodzaju ludzkiego. And so mankind will then own the kingdom. They will be the kingdom. I wówczas świat ludzkości będzie posiadał królestwo. Będzie tym królestwem. But they will be under the divine government of the universe. Ale oczywiście będą pod boskim rządem sprawowanym nad światem. And so they will rule themselves, but as if there were no God, but they will always recognize that everyone is under Jehovah God. Więc ludzkość będzie rządziła sama sobą, tak jak gdyby Boga nie było, ale zawsze będzie zdawała sobie sprawę, że znajduje się pod boskim zarządem. And finally we read the zeal of the Lord of hosts will perform this. I na koniec czytamy, że dokona tego gorliwość Pana zastępów. And so Jehovah God will perform all of these wonderful works through the great Messiah, Jesus the head and the church his body. Tak więc Bóg Jahwe dokona wszystkiego tego poprzez Mesjasza, Jezusa jako głowę i Kościół jako jego ciało. For as we know, all things are of the Father and they are by or through the Son. Bowiem jak wiemy, wszystkie rzeczy są z Ojca, ale poprzez Syna. Isaiah 55, verse 11. Izajasza 55:11. It reads, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. Takie będzie słowo, które wyjdzie z moich ust. It shall not return unto me void. Nie wróci do mnie na próżno. But it shall accomplish that which I please. Ale uczyni to, co mi się podoba. And it shall prosper in the thing whereto I sent it. I poszczęści mu się w tym, do czego je poślę. How wonderful to know that the Almighty God will perform in all of his works and there is nothing that will be able to obstruct his perfect will. Jakże wspaniałym jest wiedzieć, że wielki Bóg dokona wszystkich swoich dzieł i że nie ma niczego, co mogłoby mu w tym przeszkodzić, w wykonaniu jego doskonałej woli. And so we can have great confidence in him in our own lives. Więc możemy pokładać wielką ufność w nim w naszym własnym życiu. That nothing can happen to us that is a violation of his will for us. Że nic nie może się nam przydarzyć, co stanowiłoby naruszenie jego woli względem nas. In John 8, verse 12,
W Jana 8:12. Jesus said, I am the light of the world. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Although he is not the present light of the world of mankind, chociaż nie jest on światłością świata w obecnym czasie, we as his consecrated people, as Christians, my jako jego poświęcony lud, jako chrześcijanie, have the privilege of walking in the light in a dark world. Mamy przywilej chodzenia w świetle, w cieniu, w pogrążonym świecie, pogrążonym w ciemności. We maybe have the privilege of being like stars in a black sky. Mamy przywilej bycia jak gwiazdy na ciemnym niebie. We have the privilege of recognizing Jesus as wonderful. Mamy przywilej rozpoznania Jezusa jako tego cudownego. For has he not been wonderful to all of us? Bowiem czyż nie był on cudowny, wspaniały dla wszystkich z nas? We have the privilege of accepting him as our counselor. Mamy przywilej przyjęcia go jako naszego doradcę. As our teacher and as our guide. Jako naszego nauczyciela i przewodnika. We have the privilege of bowing before him as our mighty God. Mamy przywilej kłaniania się przed nim jako przed naszym potężnym Bogiem, Bogiem mocnym. As the Lord of our life. Jak przed Panem naszego życia. We have the privilege of living at peace with God. Mamy przywilej życia w pokoju z Bogiem. And even beyond that, of possessing the peace of God which passeth all understanding. A ponadto przywilej posiadania pokoju Bożego, który przechodzi wszelkie zrozumienie. And that is according to Philippians 4, verse 7. Tak jak mówi o tym nam Filipian 4:7. Furthermore, we have the privilege of coming into harmony with the divine government. Ponadto mamy przywilej dochodzenia do harmonii z boskim rządem. Ahead of the world of mankind. Przed czasem świata ludzkości, przed tym czasem, w którym zrobi to świat ludzkości. Or as Brother Johnson used to say, lub tak jak brat Johnson zwykł mówić, we as the Lord's people should be living as if we are already living in the kingdom. My jako lud Boży powinniśmy żyć tak, jak gdybyśmy już żyli w Królestwie Bożym. In Acts 4, verse 12. W Dziejach Apostolskich 4:19. We read that there is neither is there salvation in any other. Czytamy, że nie ma zbawienia w nikim innym. For there is none other name under heaven. Bowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem. Given among men, danego ludziom. Whereby we must be saved. Poprzez które moglibyśmy być zbawieni. And then we see, brethren, that many claim to have other gods that they can receive salvation from. Chociaż widzimy, że wielu jest takich, którzy twierdzą, że mają innych bogów, od których mogą otrzymać zbawienie. But ultimately the only name by which any will gain salvation is the name of Jesus. Ale ostatecznie jedynym imieniem, przez które ktokolwiek będzie mógł uzyskać zbawienie, jest imię Jezusa. 1 Corinthians 8, verses 5 and 6. 1 Koryntian, rozdział 8, wersety 5 i 6. For though there be that are called gods or mighty ones, bo chociaż są tacy, którzy są nazywani bogami, whether in heaven or in earth, czy to na niebie, czy na ziemi, as there be gods many, bo wielu jest bogów, and lords many, i wielu panów, but to us there is but one God. To dla nas jest jeden Bóg. The Father of whom are all things. Ojciec, którego wszystko. And we in him. A my w nim. And one Lord Jesus Christ. Jeden Pan Jezus Chrystus. By whom are all things. Przez którego wszystko. And we by him. A my przez niego. God is the great fountain and Jesus is the great stream. Bóg jest wielką fontanną, a Jezus jest wielkim strumieniem. God is the giver of every good and perfect gift. Bóg jest dawcą każdego daru dobrego i doskonałego. And they all come to us through Jesus, the great channel.
a wszystkie one przychodzą do nas przez Jezusa, ten wielki przewód. May the Lord bless these thoughts. Niech Pan błogosławi te myśli. May he bless each and every one of us this Christmas season. Niech błogosławi każdego z nas tej bożonarodzeniowej pory. May we bear in mind certainly God's great plan of the ages, that it all began with the birth of Jesus, and it will all have a great end with a perfected human race. Pamiętajmy o tym, że cały plan Boży miał swój początek w narodzinach Jezusa i zakończy się w udoskonaleniu całej rasy ludzkiej. And again, I would like to read our text taken from 2 Corinthians 9, verse 15. I ponownie chciałbym przeczytać nasz werset główny z 2 Koryntian 9:15. Thanks be unto God for his unspeakable gift. Dzięki niech będą Bogu za jego niewysłowiony dar. And may God add his blessing. I niech Pan doda swojego błogosławieństwa. Dziękuję.